Cześć kochani, dzień dobry bardzo. Czas na nowego vloga, pomimo, że generalnie dzisiaj miałam nie nagrywać. W ostatnim vlogu Wam mówiłam, że będę chciała tylko nagrać filmik stacjonarny, który mam do nagrania. Generalnie stacjonarnych filmików do nagrania miałam dwa, trzy. Trzy. Teraz zostały już tylko dwa. Ale dzisiaj ich już nie będę nagrywać, to może poczekać i nagram na dniach po prostu. Także nagrałam jeden filmik i przed chwilą walczyłam, słuchajcie, z kamerą, dlatego że przegrzewa mi się aparat, wiecie, ten aparat ma 10 lat i on mi się już po prostu przegrzewa. Bateria nie trzyma długo, więc wiecie, że w międzyczasie muszę doładowywać czy podładowywać aparat. Muszę w końcu zabrać się za to, żeby kupić sobie zapasową baterię i po prostu, wiecie, mieć, żeby się dłużej trzymało. Zaraz mistrz drugiego planu przyszedł. Macie. Uciekaj mi stąd, nie wolno. On, wiecie, on doskonale wie, że mu do sypialni nie wolno, chyba że pozwolę. Ale generalnie on wie i widzicie, co on robi. Zatrzymuje się w drzwiach i wydaje z siebie dziwny podkład muzyczny. Co się tak czaisz jak szczerbaty na suchary, co? Kochanie mamusine. Mój ty śliczny. Łobuziak. No. Mamy w ogóle, słuchajcie, 13. Nie, moment, wróć. Najpierw skończę jedną myśl. I mówiłam Wam, że nie będę nagrywać. Natomiast stwierdziłam, że skoro i tak już się pomalowałam, wow, i mam dzisiaj na twarzy tradycyjnie Origins, bo chcę go skończyć, aczkolwiek wiem, że przed chwilą został mi dostarczony mój BB krem z Miszy, więc jak będę szła zaraz z Milanem na spacer i w drodze powrotnej po prostu wyciągnę ze skrzynki pocztowej. Więc tak, mam to. Słuchajcie, jako korektor użyłam tego trumacz. Powiem Wam, że on ma rewelacyjny aplikator, dlatego że ten aplikator, wiecie, on jest taki ścięty, widzicie? I przez to bardzo ładnie można sobie każdą okolicę pod oczami nałożyć ten korektor. Więc ja na co dzień używam z powrotem tego, znaczy cały czas używam tego Skobo, bo jeszcze mam dwa na zapasach. Ale to nie ma znaczenia, bo ten Skobo jest relatywnie świeżo otwarty, więc myślę, że będę je po prostu na przemian używać, albo użyję ten Skobo i wezmę ten strumacz, aczkolwiek wolę na przemian, więc na przemian będę je używać. Oczywiście puder pod oczami mam mój z Rival Loves Me, którego na zapasie mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć opakowań, bo wiecie, że wtedy 7 kupiłam. Jeden miałam w użyciu i 7 dokupiłam, więc miałam ich 8. No to teraz mam 5 na zapasie i 6 mam aktualnie w użytku. No a jeszcze go sporo mam, więc jeszcze spokojnie. Myślę, że w zależności od tego, ile się będę, jak często będę się malować, to wiecie, całkiem możliwe, że dopiero w październiku go skończę. Na twarzy oczywiście mam też mieszankę pudrów, czyli mój baking and setting powder z Rival de Loop. To są tanie pudry, bo on, nie wiem, ze 4 euro kosztował, czy coś koło tego. Ma bardzo dużą pojemność, bo aż 15 gram i ja go używam w roli matującego pudru na strefę T, natomiast jako puder rozświetlający na resztę twarzy używam Rival Loves Me i powiem Wam, że High Perfection Soft Illuminating Loose Powder i on też ma 15 gram, więc one są oba duże, więc ja je teraz przez jakiś czas będę używać. Natomiast powiem Wam, że ten z Rival Loves Me, ten rozświetlający, on teraz wszedł do szafy Rival Loves Me do stałej sprzedaży. Ja go kupowałam w limitowanej edycji. Bronzer mam stick na sobie z Rival Loves Me, to też nowość. Rozświetlacz dzisiaj nałożyłam ten nowy z Catrice Glow Lights Highlighter. Ten o. To jest odcień 010 Rosy Nude. A róż wzięłam oczywiście dzisiaj po raz pierwszy ten z Elfa i ja
Ja nie wiem, na ile kamera to odda, bo patrzę się teraz w podgląd, słuchajcie, i nie widzę, ale on jest po prostu obłędny. On jest obłędny. Jest taki o. Bardzo taki reflektujący jest, ja uwielbiam. Więc powiem Wam, że to jest całkiem fajny i prawie 4 razy tańszy odpowiednik tego od Charlotte. I co jeszcze? Coś mam jeszcze dzisiaj nowego na twarzy? Nie, no na oczach mam mój Pillow Talk od Charlotte. Nie, to wszystko. Nic nowego, innego dzisiaj nie używałam, przynajmniej nie, żebym wiedziała, bo wiecie, ja sobie wyciągnęłam po prostu, tutaj wrzuciłam sobie do pojemniczka i postawiłam na toaletce produkty, które mam, a których jakoś specjalnie jeszcze nie używałam. Gdzieś tam, wiecie, swatchowałam i w ogóle milion razy, ale jakby nie używałam ich jeszcze. Dlatego chciałabym po prostu przetestować i zobaczyć, czy coś mi jest potrzebne. Na przykład, pokażę Wam. Mam tutaj 2 takie wypiekane produkty. Nie wiem, jaka tu jest pojemność. Tu jest 10,5 gram, a tutaj jest 8 gram z Essence. Obie były z limitowanej edycji. I tutaj jest niby Baked Highlighter. O God, a Crush on Apricots. No jest po prostu, słuchajcie, odcień przepiękny. O, jak mówię, to jest niby highlighter, ale... Co to do mnie pisze? Aha. Ale już Wam robię swatcha na szybkiego. To w życiu... Ja bym tego nie używała jako highlighter, bo to jest po prostu zbyt właśnie peachy. Raczej, wiecie co, jako róż... Jezus, i to pachnie brzoskwinką. Bardziej jako... O, widzicie? Tutaj. Jako róż. A drugi tutaj to jest Baked Blush Lighter, czyli zarówno róż, jak i rozświetlacz w jednym. Wygląda tak, o. To była limitowana edycja Emily in Paris. On jest też przepiękny. Ciemniejszy niż ten wyżej. Tu, o, kurczę. To jest ten na dole. Ale muszę zobaczyć, wiecie, jak one będą na twarzy wyglądać, czy się będą sprawdzać, no i czy będą mi się podobać, bo no powiem Wam, że takie wypiekane o pojemności 10,5 grama i 8 gram to nie jest takie, wiecie, zużycie, tylko ja to bym pewnie je z rok musiała używać cały czas, jak i nie dłużej, dlatego że przykładowo mój róż z The Balm, ile on ma, jaką on ma pojemność? Kurczę, nie wiem, wiecie co? Muszę odkleić tą naklejkę. Zobaczyć, może gdzieś tutaj będzie. To naklejka z ceną, bo to było kupowane w TK Maxie w grudniu. To na pewno pamiętacie, jeżeli jesteście ze mną już od tej pory. Nie ma tutaj podane. Jest 6,5 grama. I to jest 6,5 grama. I ja go używałam, słuchajcie, powiedzmy od połowy grudnia do niedawna jeszcze. Przy każdym makijażu i on w dalszym ciągu, dobra, dobiłam dęka, widać, ale on w dalszym ciągu nie jest zużyty. I to jest, jak mówię, 6,5 grama. I ja podejrzewam, że ja bym go do końca roku nie zużyła, więc te tym bardziej. No ale mówię, chcę potestować, zobaczymy, zastanowię się po prostu, jakie nałożę na twarz, czy rzeczywiście są to produkty, które bym chciała mieć. Rozgadałam się, a nie tak miało być. Muszę lecieć z Milanem na spacer i generalnie zabrałam się za nagrywanie, bo chciałam Wam pokazać moje moje zapasy kosmetyczne, czyli kosmetyki, które mam tutaj na zapasach, nie te, które w łazience mam już tam, wiecie, pootwierane i albo w trakcie użytku, albo już w dużej części zużyte. Tamtych nie będę przynosić. Natomiast tutaj na przykład sekcję twarzy wyciągnęłam, ale kurczę, będę musiała się streścić, wiecie co, bo no nie mam nie wiadomo ile czasu. Całkiem możliwe, że podzielę to i pokażę Wam to po prostu w 2 vlogach. Teraz lecę z Miluniem na spacerek. No więc tak, jesteśmy z powrotem w domu i zanim przejdziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, to najpierw tygrysek musi się pożywić, także ja zabieram się za jedzenie, muszę później
myślę, to już późniejszym popołudniem, dogotować sobie makaron, dlatego że tego spaghetti miałam niewiele, a no jeszcze dużo sosu mi zostało, więc trzeba będzie po prostu makaron dogotować, ale jak mówię, tym się zajmę później. Na razie zabieram się za jedzenie. Jeżeli wy coś jecie, to także życzę wam smacznego. Dobra, słuchajcie, będzie hałas, bo no, okno jest otwarte, jeżdżą auta i tak dalej. Bo poczta przed chwilą była, że ja muszę wyrzucić śmieci, to zejdę na dół, zobaczę, czy może przyszedł w końcu mój wypis. Mówię wam, siedzę dosłownie jak na rozżarzonym węglu i czekam cały czas na ten wypis, no ale dobra. To są moje zapasy, jeżeli chodzi o twarz. Doszłam do wniosku, że ciało i włosy wszystko wam pokażę osobno, po prostu w następnych vlogach, prawdopodobnie w następnych. W zależności od tego, czy z Asią będę się gdzieś tam szlajać jutro, czy pojutrze, to znaczy gdzieś tam u niej na dzielni, no ale nieważne. Słuchajcie, 98% powiedziałabym tych produktów są produktami nieotwartymi, nieużywanymi, które są rzeczywiście na zapasie. Jak mówiłam, to co w łazience posiadam, to zostawiłam w łazience, aczkolwiek jest tutaj kilka produktów i o tym wam powiem, które otworzyłam, używałam, ale znalazły się tutaj, bo po prostu albo używam ich rzadko, tylko raz na jakiś czas, albo stwierdziłam, że jeszcze no, są za ciężkie na ten okres, jak na przykład krem do twarzy i po prostu cofnęłam, ale no dobra, co? Pokategoryzowałam to nawet, powiem wam. Może zaczniemy od tego, co tutaj leży, bo tutaj mamy toniki, spreje, esencje i tego typu rzeczy. Seria Meds Balea, wiecie, że uwielbiam. Tutaj drugi, który jest też rewelacyjny. Tutaj mamy z Isany, to jest, można powiedzieć, to samo co z Balea. One są bardzo do siebie podobne. Yumi, do którego też wracam bardzo chętnie. I tutaj z Cadea Vera, tonik, który też już raz miałam. Uwielbiam je. Tutaj, słuchajcie, mam dwa spreje. Tutaj mam egzotyczny. To jest woda w spreju, po prostu idealna na teraz. Tutaj mam duże opakowanie. Tutaj mam mniejsze. Je można także używać jako fiksera do makijażu, żeby ściągnąć tą pudrową wersję. Tą pudrową warstwę, nie wersję. Tutaj mam Hydrating Milky Mist, który mam przelany w mniejsze opakowanie, które stoi tam o na toaletce i używam też w roli fiksera. Aczkolwiek to pójdzie prawdopodobnie do łazienki, jak skończę Mario Badescu, który teraz używam, wiecie, do nawilżania twarzy przed nałożeniem serum. I tutaj mam produkt, który też już użyłam. To jest Beauty of Joseon i to jest Ginseng Essence Water. Ja ten produkt używałam na rehabilitacji przez jakiś czas. No jak widzicie, dużo nie użyłam, bo nie mogę znieść jego zapachu. Mam go, zużyję go. Ale po prostu zapachu nie mogę znieść. Nie lubię tego zapachu, no ale nic. Lecimy tutaj dalej. Tutaj mamy kremy pod oczy, płatki pod oczy. Jak mówię, mam w lodówce jeszcze dużo opakowań, to znaczy dużo płatków, w miarę dużo powiedzmy, ale nie przynoszę ich tutaj, bo one są przeze mnie używane i dlatego po prostu. Krem pod oczy z Nova Clear, nie wiem, wiecie co, nie wygładzający krem pod oczy. Kupiłam w TK Maxie za jakieś tam grosze, nie wiem, nie mam ceny, zdarłam widocznie za jakieś grosze, więc stwierdziłam, że na zapasie, dlaczego by nie. Oczywiście mój odgrzewany kotlet Znakomi, arganowy krem pod oczy, ubóstwiam. No i moja nowa miłość, to jest drugie opakowanie z Balei, tego kremu napinającego z peptydami. Ubóstwiam, naprawdę. Niedrogi, a rewelacyjny. Tutaj widzieliście, bo część z tych rzeczy są rzeczami, które już widzieliście ostatnio w holach. Tutaj płatki pod oczy z Esfolio. Jak widzicie, jeszcze nieużywane. Tutaj mam taki koncentrat kofeinowy pod oczy, który też muszę w końcu zacząć używać. No i na zapasie dwa opakowania moich płatków pod oczy ogórkowych z Action. Dwa opakowania mam jeszcze w lodówce, także no, dokładnie tak, uwielbiam je, naprawdę je uwielbiam. Lecimy dalej. Jezus, jak mi jest gorąco, wy sobie nie wyobrażacie. Tutaj mamy produkty do mycia twarzy, jak widzicie, wcale nie ma tego dużo,
ale mimo wszystko jest, no i oczywiście zużyję. Mój odgrzewany kotlet z Balea, ta wersja różowa, do niej mam tam tonik. Ubóstwiam i wracam naprawdę wyczute od miliona lat. Tutaj z Cadea Vera różany, wiecie co, ja go już raz miałam, on bardzo mocno jest perfumowany, ale mimo wszystko lubię i wróciłam. Tutaj mam coś, czego jeszcze nie używałam, więc nigdy jeszcze w ogóle nie używałam, więc pójdzie jako następny do mycia twarzy, jak skończę ten z Balea, który aktualnie używam. To jest Solverix, krem micelarny do mycia i demakijażu twarz, oczy, sensitive skin. Podobno jest rewelacyjny. Nie, on nie był tani, powiem Wam szczerze. Podobno jest rewelacyjny, więc kupiłam z ciekawości, ale to już w zeszłym roku kupowałam. Tutaj jeszcze z kalendarza adwentowego z Murad Hydration AHA BHA Exfoliating Cleanser. To jest pojemność 60 ml, wiecie, bardziej taka podróżna. No i tutaj też taką podróżną mam z Babora, Dr. Babor Clean Performance. On jest z jakąś... glinka. O, on jest z glinką. Też jeszcze nie używałam, to jest małe opakowanie, 20 ml, ale no miałam w pojemniku, dlatego tutaj po prostu to przytaszczyłam. Tutaj mamy sera, ampułki i tego typu rzeczy. Serum z Hadalabo Tokio liftingujące, jeszcze nie używałam, nic nie powiem. Tutaj mamy serum z Eveline, które kupowałam w zeszłym roku, w grudniu bodajże w Biedrze, jeszcze nie użyłam, to jest dwa w jednym, serum i krem. Tutaj mamy olejek z Augustinus Bader, który miałam już raz i słuchajcie, to jest pojemność 10 ml, ta pojemność kosztuje 80, chyba 7 euro, jak się nie mylę. Cholernie drogi, ale rewelacyjny. Tutaj mam jakieś małe serum, Skin Filter Serum The New Co, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, to było w kalendarzu adwentowym. I tak samo takie małe tutaj Dr. Barbara Sturm. To są cholernie drogie kosmetyki. To jest takie małe, rozświetlające. Muszę też w końcu zużyć. I także z kalendarza adwentowego Lancome Genifique. Ja już pozużywałam tych Genifique tyle opakowań, że Matko Boska. Tutaj mamy z Balea też produkt, do którego już wracałam i ubóstwiam go. I będę wracać. Intensywnie nawilżające serum. On ma wodnistą konsystencję, pompeczkę Airless. I jest po prostu mega nawilżające. Bardzo gorąco Wam polecam. To jest produkt, który właśnie użyłam w sumie raz i dopiero co niedawno widzieliście go w zakupach z Bielendy Supreme Lab z witaminą C. Tam dalej mam też krem. Na razie odstawiłam to serum, bo chcę używać je z kremem, a kremu na razie używać nie mogę, bo jednak jest za ciężki dla mnie na ten okres. No i tutaj mam jeszcze ampułki z kwasem hialuronowym z Dr. Babor. Tu mamy sekcję, słuchajcie, demakijażową. To nie. Tu mamy sekcję demakijażową, a mianowicie olejek do demakijażu z Isany. To była jakaś limitowana edycja. No, na pewno zużyję. Płyny micelarne, Nux, Eveline i tutaj jakaś marka Dermolab. Nie wiem, nie. Te kupowałam oba w TK Maxie. Cztery balsamy do demakijażu, tak, dobrze słyszycie. Uwielbiam balsamy do demakijażu. Powiem Wam szczerze, że bardziej preferuję niż olejki. Jeden mam jeszcze w użytku w łazience. Tutaj mamy Geek & Gorgeous. Jeszcze nie używałam, nie mam pojęcia. Oczywiście mój odgrzewany kotlet z The Body Shop Chamomile Cleansing Butter. Nowość, która jest z Isany, też jeszcze nie używałam. Wiecie, to jest odpowiednik tego z Balea. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. I tutaj mam Beauty of Joseon, który już dwa razy użyłam. I na razie go jeszcze tu odstawiłam, bo chcę zużyć tamten, który mam w łazience, po to, żeby do niego wrócić. O, tu chyba nawet widać, że był używany. No, bardzo fajny, ale więcej na razie nic o nim powiedzieć nie mogę. Produkty do jamy ustnej, czyli Listerine, moja pasta do zębów, antybakteryjna, zapasowa z Dentodent, czyli marka własna DM-owska. Tutaj mamy kremy. Ten wiecie, że dopiero co kupiłam, ja go używam na moją łuszczycę w uszach i za uszami. Tutaj mamy Grow Alchemist, tak? Dobrze mówię? Tak. No jeszcze nie używałam, on był w kalendarzu adwentowym. Theology,
też jeszcze nie używałam. W kalendarzu adwentowym był. To jest ten z Dermiki, który Asia bardzo zachwalała, z peptydami. Nie dziwcie się, że one nie są w opakowaniach, bo ja po prostu kartonowe opakowania pościągałam i powyrzucałam. Ten wędruje do łazienki, dlatego że miałam teraz przez ostatnich kilka dni właśnie ten krem z Supreme Lab, do którego mam tutaj to serum, ale on mi jest, słuchajcie, na te upały jednak troszeczkę za ciężki, dlatego odstawiłam go, a ten powędruje z Clinique, to jest ta miniaturka druga z kalendarza adwentowego, on powędruje do łazienki, no muszę go tutaj odstawić. Ten tutaj też użyłam raz z Ole Henriksen. Ja uwielbiam kremy z Ole Henriksen. Ja generalnie bardzo lubię produkty z Ole Henriksen. Teraz mam miniaturkę kremu pod oczy znowu w użytku, ubóstwiam, ale o tym to wiecie. Raz go użyłam, no za gorąco jest po prostu. On będzie dobry na jesień, zimę. No i tutaj jeszcze mam nowiusieńki, ten z Deli, który kupiłam w Action, którego też jeszcze nie używałam. Tutaj, słuchajcie, zbliżamy się już do samego końca, bo zostało jeszcze to. Tutaj mam dwa peelingi. Ten miałam w boksie, My Little Box, którego miałam. Z The Body Shop to jest oczyszczający na noc. Nie używałam go jeszcze, więc nic nie powiem. Natomiast tego już raz użyłam z The Ordinary. Ale to jest odgrzewany kotlet, do którego ja wracam od kupy lat. I o tym doskonale wiecie, ja ten peeling po prostu uwielbiam. No i na sam koniec mam tutaj jeszcze maseczkę jakąś z Dr. Botanicals. Maseczka, która była w kalendarzu adwentowym, jeszcze nie była używana. Olejek z Nyxa. Ja nie wiem, wszyscy się zachwycają, słuchajcie, zapachem tego olejku. Ja uważam go odstraszającego i śmierdzącego. No ale mam, więc użyję, bo to jest też miniaturka, tutaj jest zaledwie... Tu jest gdzieś podane 10 ml, więc ja to zużyję, nie wiem jeszcze czy do twarzy, czy do ciała, ale zużyję. No i na sam koniec coś do ust, a mianowicie pomadka ochronna Protecting Lip Balm z Uriage, który miałam też bodajże albo w kalendarzu adwentowym, albo w boksie. My Little Box, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. No w każdym bądź razie tak prezentują się moje zapasy do twarzy. Dobra, słuchajcie, ja się właśnie przebrałam, muszę jechać do sklepu po owoce do mojego porridge'a na jutro i coś jeszcze miałam kupić. Jak mówiłam, przyszła ta mała Misza. Ja wzięłam sobie odcień 21. Nie do końca wiedziałam, czy 21, czy 23 brać, ale stwierdziłam, że wezmę 21. To jest 20, pojemność 20 ml. Tak, 20 ml, taka mała, więc zobaczymy. Przetestuję. Uważam, że taka mała wersja jest jak najbardziej ok. Lecę do tego sklepu. Odezwę się do Was pewnie już na wieczór. Także do zobaczenia później. Słuchajcie, makijaż mam na twarzy od 9 godzin, mniej więcej. I powiem Wam, że ten korektor jest naprawdę fajny. No i oczywiście róż, no róż. Z tej strony mi bardziej znikł jak z tej, ale nieważne. Jestem in love z tym różem z Elfa. Natomiast najpierw chcę zużyć, wiecie, ten z Charlotte. No ale korektor, naprawdę, naprawdę, powiem Wam, że jak tak patrzę w lusterko, to on mi wcale nawet tak mocno nie wszedł w zmarszczki przez tyle godzin. To już jest dużo, dużo warte. Także będę testować dalej i sprawdzać, jak mi się dalej będzie sprawdzać. Może być, że zrobię tak, że kupię po prostu jeszcze raz podkład ten z hialuronem, czyli odpowiedni podkład do tego korektora z L'Oreala, bo 2 lata temu uwielbiałam te podkłady. Może kupię i będę razem używać, nie wiem, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Na razie, słuchajcie, idę robić demakijaż. Z Asią się spisałam i zobaczę się dopiero w piątek z nią, co oznacza, że mam jeszcze środę i czwartek. Więc jak raz mam też czas, żeby nagrać dalsze części moich zbiorów, moich zapasów kosmetycznych. Dokładnie tak.
No, będę w piątek też będę nagrywać, no bo wiadomo, będę u Asi i z Asią to będę nagrywać. Tym bardziej, że będziemy u niej na dzielni, a nie będziemy się już wybierać do miasta. I tak myślę sobie i myślę, wiecie co, bo w zeszłym tygodniu w poniedziałek robiłam zakupy żywieniowe. Czy w czwartek? Może całkiem, albo czwartek, albo soboty, no albo w piątek, ale w piątek to raczej nie, no bo będę u Asi, więc albo czwartek, albo w sobotę, no sobotę najpóźniej będę musiała tak czy tak zrobić żywieniowe zakupy. Ja co prawda jeszcze na kilka dni na obiady jedzenie mam, tradycyjnie zawsze mam. Jutro myślę, że wyciągnę pierś z kurczaka i znowu zrobię sobie ryż. Ja ten ryż uwielbiam, więc wiecie, ja go mogę jeść na potęgę. I tu już będę miała wtedy znowu na dwa dni. Nie wiem, wiecie co? Muszę się zastanowić, bo też chciałam w końcu te burgery sobie zrobić. Nie wiem, zastanowię się, jak już przyjdzie czas na robienie zakupów. Na razie, jak mówiłam, idę robić demakijaż, zabiorę się za obrabianie filmików, także dzisiaj już więcej nie będzie się działo nic, kompletnie nic. Wystarczy, nagrałam dwa stacjonarne filmiki, tak, bo drugi nagrałam później, też na spontanie. I vloga tego, także trzy filmiki, to był dość produktywny dzień, to muszę przyznać. Także, tak. Biorę się za obrabianie filmików. Was zapraszam oczywiście na kolejne vlogi i inne stacjonarne filmiki. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.